Salam aleikum cześć, czołem kochani. Za chwilę wychodzę do mojego syna Kacpra na obiad, czy imieninowy, czy po prostu okazja do spotkania, bo jak już jest wolne, no ma te imieniny, no to coś tam może obskoczy jakiś prezencik, więc y, organizuje dla nas obiad. Jest to już drugi obiad. W zeszłym roku też robił, wcześniej tak jakoś nie bardzo mógł się z tym pozbierać, a teraz y, mam nadzieję, że to będzie nasza tradycja rodzinna, żeby się spotkać y, z. Z tej okazji, każda okazja do spotkania jest dobra. No i tak sobie pomyślałam, że, no, ponieważ tam się trochę podmalowałam, podpicowałam, ubrałam się ładnie pod tymi moimi służbowymi ubraniami i w domu się rozbiorę, to mówię, założę sobie opaskę dzisiaj, taką koronę, nie, ale to w ogóle nie skojarzyłam tego jakby z trzema królami, ale w ogóle do czego zmierzam? Nie jestem osobą jakąś znaną, no bo wiadomo, że nie, gdzieś tam w jakimś no, malutkim. Procentiku, ale to w ogóle, jakby kiedy w ogóle wyciągnęłam tą opaskę z tą koroną, to taka mi się empatia włączyła w ogóle do ludzi, którzy są sławni, czy na Instagramach, czy w inny sposób na YouTubach, czy tam w ogóle jakieś celebryci, gwiazdy. Jak oni muszą się liczyć z każdym słowem, bo tak, założyłam sobie już hijab i mówię: A zrobię sobie tą relację, że mam koronę, ale tak za chwilę pomyślałam. Bo w ogóle też mnie natchnęło, bo jedna z influencerek Agaboryn wkleiła relację z opaską z uszami i dostała pocisk, że jest za stara, że w ogóle za stara. Jest czy to młoda dziewczyna, ona ma dwadzieścia parę lat, że jest za stara na takie opaski. Więc mówię, o nie, to jak no ona jest za stara, nie ma mowy, ja zakładam swoją koronę. No i tak się zaczęło. No i miałam włączyć tą relację sobie na Insta z tą koroną, że mam koronę. Ale tak za chwilę drż, drż, w głowie taki mi się włączył. Yy, jak, Boże, wiecie, że mi naprawdę ostatnio jakoś słów brakuje, to jest jakaś masakra. Cenzura mi się włączyła w głowie. I mówię tak: no tak, z koroną, no to zaraz będzie. Muzułmanie mnie. Yy, obgadają, no bo to ja wiem, że u nas yy, to jakby, no ten hejt też się może zdarzyć, ale prędzej gdzieś tam między siostrami pójdzie weter, że Wasilewskiej to już całkiem odbiło, bo w trzech króli korony, w ogóle że korony zakłada, no to ten, ale teraz jeszcze trzech króli, więc symbol trzech króli, że korona też kiedyś byłam na takiej słabościowej chwili, chciałabym tak, chciałam być Albo byłam, albo chciałam być, albo źle rozumiałam religię, byłam taka nadgorliwa i tam jednej siostrze, siostrze mojej ukochanej Asi parę lat temu zrobiłam jazdę o koronę, kiedy założyła w Trzech Króli, a ona była na, w Gdańsku na, na tej takiej, no nie wiem, to, to parada, jak to tam się nazywało. No organizowali w Gdańsku takie marsze, przemarsze, takie orszaki, O. Trzech króli z okazji dnia Trzech króli. Ona założyła koronę. To tam dostało ode do mnie pocisk. Kasia, serdecznie pozdrawiam. Kocham cię nad życiem i wiesz o tym. Ale też właśnie zdarza się tak, że zaraz by mogło iść tam 500 komentarzy że zwariowała, że w ogóle się wywyższa, że koronę to jeszcze w trzech króli, co w ogóle nie wolno, a sakwirula i w ogóle straszne rzeczy się wydarzyły, że założyła tą koronę. Nie -muzułmanie mogliby się obrazić, że założyłam tą koronę i sobie kpię z ich święta. Chorzy na koronawirusa cierpiący, bądź ich bliscy, bądź osoby, które to już przeszły, bądź przychodzą, pomyślałyby sobie korona... To sobie jaja robi, że ma koronę, a ona nie ma pojęcia co to jest mieć koronę i ja wiem, że może teraz jak tego słuchacie, bo to dla samej mnie brzmi niedorzecznie ale naprawdę hejty y, są takie, mam Marietkę, moją celebrytkę osobistą, i jej koleżanki y, też y, obserwuję, jej znajomych i w ogóle różne osoby obserwuję i tak czytam nieraz komentarze ich, bo y, osobie złych to tam za bardzo, znaczy ja w ogóle nie czytam za bardzo komentarzy a złe to w ogóle tak jakby można powiedzieć w 90% spływają po mnie, po nich pewnie też czasami są chwile słabości tak jak o tym mówiłam ostatnio i człowiek gdzieś tam się przejmie albo takiego rozdrażnienia i sobie myśli co to za kolejny czup, no ale dobra no ale powiem wam, że właśnie zrobić sobie zdjęcie w jakiejś sytuacji albo coś powiedzieć zupełnie myśląc o czymś innym Możesz dostać tyle pocisków, tyle hejtu, i zawsze musimy pamiętać, że ktoś, kto coś robił, nie, nie musiał myśleć w taki sam sposób jak my, albo nawet na 99% nie pomyślał w ten sam sposób. Wiadomo, zwrócić uwagę można. Tak, jakby mi zwróciły y, muzułmanki uwagę, to ja też to przyjmę i to będzie fajne, alhamdulillah, bo my musimy sobie. Y, pomagać, tłumaczyć, yy, pewne rzeczy przypominać i to w ogóle nie ma w tym nic złego. Ale to wszystko zależy od formy tego przekazu. To jest w ogóle podstawa. W jaki sposób to zrobimy? No bo jak przeczytałam, jak obejrzałam relację Agnieszki i ona tam wkleiła, że miała pocisk, że ona jest za stara na jakąś tam opaskę i że ona to już, że tam babcia mogłaby być, no to w ogóle jakiś kwas, no jak tak można? No, no to tylko tyle chciałam powiedzieć, że Ktoś, kto coś robi, nie musi i nawet na 99% nie ma intencji, żeby kogokolwiek obrazić. Robi to trochę może no, myśląc o sobie, o swoich emocjach w tym momencie. Myśli o tym, że dobrze się bawi z tą myślą. Myśli o tym, że dobrze się bawi z tą myślą i myśli, że rozweseli również ludzi, którzy go oglądają. Tak nie musi być. Też osoby nagrywające, wstawiające pewne rzeczy muszą sobie zdawać z tego sprawę, oczywiście. I na pewno sobie zdają. Czasami tak hejt i wszelkie uwagi mogą zaskoczyć, bo w ogóle człowiek nie spodziewałby się, że z tak zupełnie innej strony można spojrzeć na tą rzecz. No ale można. Więc poznawajmy się nawzajem, szanujmy się nawzajem. Yy, przekazujmy sobie opinie, uwagi w sposób kulturalny i grzeczny, no bo wiadomo, wolność słowa, wolność słowa, no ale wolność obrażenia, no to jakby to już są dwie inne sprawy. I w ogóle powiem Wam jeszcze tak na koniec, bo już muszę wychodzić, że statyw mam, ale taki bardziej jakby pod relacje na Instagrama, ale nie na YouTube, a, a wiem, yy, to właśnie też się zdarzało pod Marietki filmami, że nie cierpią ludzie oglądać na YouTube filmików takich, tych zwężonych, małych i wolą na całym Ekranie, monitorze, jak tam, jak tam komu wygodnie. No i wzięłam, tak trzymam tu między nogami tego statywu. Są jeszcze takie jakby podnóżki, nóżki, takie tam podpórki. No i na tym trzymam ten telefon i jedną ręką podtrzymuję go, więc dlatego z takiej dziwnej pozycji nagrywam. Więc tak, ogólnie to ja, sam mój hijab to jest dla mnie korona, więc ja zawsze o tym mówię, że to jest moja korona, mój kokon i w ogóle wszystko, co najlepsze. Wszystkie słowa, jakie najlepsze mogą się kojarzyć no, że jestem królowa, bo noszę. A teraz to taka podwójna królowa, bo mam jeszcze tą drugą koronę. Więc tak. Bez złych podtekstów. No, ale ogólnie nie wiem, coś tam przekazałam? Mam nadzieję, że przekazałam. Hej, tu unikamy. Yy, zwracamy uwagę, yy, wymieniamy się opiniami, mówimy swoje... <śmiech> <śmiech> swoje zdanie, przepraszam, w sposób kulturalny. To jest znak że mam kończyć, bo zaschło mi w gardle. Całuję Was, ściskam mocno, życzę dużo zdrowia. Salam alaikum, bye.